Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem magazynu Dasz Bór jest X-Jagd, producent odzieży łowieckiej z kamuflażem dymorficznym. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Na program zaprasza portal łowiecki forhunter.pl. Bądź przygotowany! Witamy Was w kolejnym odcinku naszej traperskiej wyprawy na polowanie. Przygotowanie biwakowiska i wieczornej strawy naszym dwóm redaktorom szło całkiem sprawnie, chyba dlatego, że czuli już przez skórę, że w łowisku czeka na nich jakaś przygoda. W ostatnim odcinku mogliście zobaczyć, jak polował Jarek. Byliście razem z nim na Czarciej Górze, z której mógł doskonale lustrować teren. Piękna otaczająca nas przyroda, dzika zwierzyna i nieoczekiwane zakończenie polowania. Odyniec 80-kilowy, pozyskany przez pana wiceredaktora. Tak oto skończył się wieczorny traperski dzień Jarka. A jak poradził sobie Przemek? Czy spotkany rogacz tylko wybrechał naszego redaktora? Czy Przemek poradził sobie z trudnym zadaniem, jakie sobie wyznaczył? Odnalezienie selekcyjnego rogacza. Jeśli jesteście ciekawi, musicie zostać z nami przez najbliższe 20 minut. Zapraszamy. Przemek na polowanie wybrał sobie teren oddalony od Jarka kilka kilometrów, więc by nie tracić czasu na spacer, użyliśmy naszych koni mechanicznych. Po kilku minutach byliśmy już w miejscu, skąd mieliśmy wyruszyć na poszukiwanie przygody. Jeszcze tylko trzeba skręcić broń, zamontować optykę, zabrać kilka sztuk pocisków i wziąć sprzęt, bez którego dzisiejszy traper nie może wybrać się w pole. Mamy wszystko. I ruszamy w teren. A jak to zwykle z Przemkiem bywa, nastawiamy się na długi spacer, bo na zasiadkę bardzo trudno go namówić. A jaki jest plan na dziś? Na łowy wybraliśmy się tym razem we dwóch. No i takie łowy zawsze wymagają pewnego przygotowania, ale też pewnego bezpieczeństwa. Należy zawsze o tym pamiętać, żeby rewiry, jeżeli wspólnie polujemy, podzielić sobie na jakieś sektory i ściśle przestrzegać reguł, które wcześniej ustaliliśmy, czyli że nie zbliżamy się do pewnej granicy, nie zbliżamy się do pewnego miejsca, bo chodzi o bezpieczeństwo, zwłaszcza wtedy, gdy polujemy z podchodu. Gdy polujemy z zasiadki, ustalamy sobie, że jeden siedzi na jednej ambonie, drugi siedzi na drugiej, czy na zwyżce i jest bezpiecznie, ale w momencie, kiedy dwie osoby idą polować z podchodu, trzeba zachować pełnię bezpieczeństwa i dokładnie określić sobie granice, których nie można przekraczać, do których nie powinniśmy się zbliżać, bo może tam polować kolega. I właśnie tak zrobiłem z Jarkiem. Takie podejście nie gwarantuje nam 100% bezpieczeństwa, ale pozwala zminimalizować te wszystkie niebezpieczne sytuacje. Polowanie w Polsce odbywa się dokładnie w wyznaczonych rewirach, których granice musi znać każdy polujący tam myśliwy. Kiedyś traperzy mieli trudniej. Wyruszając na łowy, zawsze musieli liczyć się ze spotkaniem innego człowieka polującego w ich terenie, co nie zawsze kończyło się szczęśliwie. Oprócz bezpieczeństwa, trzeba bacznie zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Kiedy polujemy na polu pszenicy, warto cały czas patrzeć pod nogi, dlatego że może się okazać, że depczemy właśnie po jakichś tropach zwierząt, które interesują nas. Mogą to być tropy dzika, mogą to być tropy sarny. Co jeszcze ważne, na takim polu pszenicy, kiedy pszenica nie jest zbyt wysoka, tą zwierzynę będzie w miarę łatwo zauważyć, zwłaszcza rano. Teraz wieczorem ona może leżeć.
może leżeć i czekać na to, żeby ruszyć się spokojnie, kiedy zacznie się zmierzchać, żeby pójść zgryzać kłosy tej pszenicy. Szczególnie jest to charakterystyczne dla rogaczy, które często w ciągu dnia potrafią wyjść na środek pola, położyć się, leżeć 2 godziny i kiedy nadejdzie właściwa pora, podnieść się i rozpocząć żerowanie. Dzik natomiast będzie siedział właśnie w takich remizach, w takich krzakach i on wyjdzie dopiero wieczorem żerować. Ewentualnie, jeżeli będziemy mieli w pobliżu pole rzepaku, to dziki bardzo chętnie znajdą tam sobie właśnie miejsce na to, żeby przeczekać cały dzień. My szukamy dzika i rogacza, więc musimy obserwować teren, bo rogacze mogą leżeć, a dziki zaraz do nas mogą przyjść. Entuzjazm pana redaktora i wiara w spotkanie ze zwierzyną każą nam przypuszczać, że będzie dobrze. Przemek co chwilę ogląda okolice przez lornetkę, by przypadkiem nie wdepnąć na jakiegoś mieszkańca tego rewiru. Nasze polowanie rozpoczęliśmy późnym popołudniem, by dać sobie szansę na spenetrowanie jak największej ilości ciekawych miejsc. Polowanie z podchodu jest ciekawe i zawsze dostarcza nam nie tylko niezapomnianych przeżyć, ale i całą masę informacji o tym, co dzieje się w okolicy. Właśnie przed chwileczką poderwał się rogacz, który leżał sobie na skraju tego pola. Nie zauważyliśmy go, bo leżał tam pod samymi drzewami. I kiedy tylko podeszliśmy, wyszliśmy z zagórki, szybko podniósł się i wskoczył głębiej w krzaki. Patrzyłem przez lornetkę, to go nie widziałem. Właśnie takie miejsca rogacze, sarny uwielbiają. Na skraju pola, pod drzewami, gdzie mogą skryć się przed słońcem, odpoczywać sobie w ciągu dnia. Często na tych drzewach rosną jakieś śliwki, może jakieś jabłuszka lub inne owoce. I one mają tutaj naturalny żer. Jeżeli przypatrzycie się temu polu tutaj, to zobaczycie, jak ono jest mocno wytłuczone. Znaczy się, że zwierzyna bardzo chętnie stamtąd wychodzi i żeruje właśnie w tej bliskości tego zadrzewienia. W momencie, kiedy czuje się zagrożona, umyka tam szybko i jest bezpieczna. Przynajmniej może być niezauważona przez nas. Tak było niestety i tym razem. Na szczęście to dopiero początek polowania, więc liczymy na to, że następnym razem to my będziemy szybsi i pierwsi dostrzeżemy dzika lub rogacza. Piękny placek. Placek zrobiony przez zwierzynę. Zapewne pomogła też trochę pogoda, bo tutaj mogła być jakaś kałuża, ale w dużej mierze zrobiły to dziki. Dlatego, że wcześniej była tu kukurydza, teraz rosła pszenica i najpierw tą pszenicę wytłukły pięknie dziki, kiedy jeszcze była dopiero co zasiana, wybrały pięknie ziarenka, a później buchtując do kolb kukurydzy, do pozostałości tej kukurydzy, załatwiły resztę terenu. Nie zrobiły tego rogacze. Rogacze przychodzą i zgryzają końcówki pięknie, zjadają sobie kłoski i tylko widać czasami, jak przejdzie się po ścieżce takiej, którą szedł rogacz, jak pięknie są one ładnie wyskubane. Choć na pszenicy równie dobrze mógł to zrobić dzik. Tutaj jednak mamy ewidentny dowód na to, że winę za zniszczone pole ponoszą dziki. Teren, na którym polujemy, to istne Eldorado dla tych dzikich kuzynów domowych wieprzków. Rozległe pola uprawne poprzetykane trzcinowymi oczkami i remizami. Przeszliśmy w kolejną partię, w kolejną część tego terenu, na którym poluję. Obok nas wielkie pole rzepaku, w którym zapewne na 100% siedzą gdzieś dziki, gdyż tam za tą górką jest trzcinowisko, w którym one urządziły sobie legowiska. Te dziki stamtąd wychodzą, przechodzą przez lasek, który jest za moim operatorem i grzeją na pszenicę, ewentualnie za tym laskiem gonią na kolejną pszenicę. Więc jest duża szansa, że idąc teraz powoli tą drogą, spotkamy jakiegoś dzika, a może rogacza. Potwierdzenie moich słów, widzieliście przed chwileczką ścieżkę, którą wydeptała zwierzyna, która właśnie z tego trzcinowiska przez ten rzebaczek wydeptała sobie dróżkę
do tego lasku, aby przejść dalej na żerowisko. Kiedy wybieracie się na polowanie i zastanawiacie się, jaka zwierzyna pierwsza wychodzi na żerowanie, to najczęściej są to bardzo młode sztuki. Dotyczy to także kozłów. Pierwsze na żerowisku pojawiają się młode koziołki, młode rogacze, ubiegłoroczne, które mają czasami 2 lata i to one właśnie jako pierwsze są, pierwsze stawiają kroki i są mniej ostrożne, więc to właśnie one są pierwsze na żerowisku i wtedy trzeba naprawdę dobrze uważać, dobrze się im przyjrzeć, aby sprawdzić, co mają na głowie, obejrzeć je. Jeżeli chcemy dokonać odstrzału selekcyjnego rogacza w pierwszej klasie, to musimy naprawdę dobrze się zastanowić. Dlatego, że ten rogacz może być przyszłością. Może okazać się, że ten młody rogacz w danym łowisku będzie na tyle silny, chociaż nam będzie wydawał się słaby, że szkoda go będzie usunąć. No to idziemy. Może tu będziemy mieć szczęście. Selekcja to bardzo odpowiedzialne i trudne zajęcie. Sięganie po broń i dokonywanie odstrzału jakiegokolwiek zwierzęcia zawsze powinno odbywać się z wielką starannością. Musimy pamiętać o tym, że decydując się na strzał, zawsze ponosimy odpowiedzialność nie tylko za to, jaką odstrzelimy sztukę, ale także za to, jak będzie wyglądała populacja danego gatunku na danym terenie w przyszłości. Nasze polowanie powinno zawsze być etyczne. Warto by było, by dla nas była także wspaniałą przygodą. Tylko w ten sposób stajemy się częścią tej niesamowitej, otaczającej nas dzikiej przyrody. W oddali pod lasem jest skoszona łąka. To idealne miejsce, na które bardzo chętnie wychodzą sarny, a także inne przeżuwacze, jelenie. Słuchajcie, ta łąka tam była skoszona kilka tygodni temu, więc odbiła tam już świeża, młoda trawa. To takie miejsce, które bardzo lubią rogacze. No i tak jak mu powiedziałem, inne przeżuwacze. Z tyłu gdzieś odzywa nam się rogacz, spłoszony. Pewnie tam za chwilkę pojawią się jakieś młode sztuki, natomiast my nie będziemy tutaj oczekiwać zbyt długo, dlatego że słysząc tego rogacza z tyłu pójdę zobaczyć, co to za jeden tam się odzywa. Okres lipca jest bardzo dobrym okresem na polowanie na rogacze, zwłaszcza jego końcówka, gdy zaczynają się zbiory zbóż. Wtedy na ścierniskach te rogacze razem z sarnami zaczynają urzędować. Zaczyna się ruja i wtedy możemy próbować polować na nie z wabikami. W okresie maja, czerwca warto wykorzystywać brechanie, czyli odzywanie się au, 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 au. Au! Na przykład w podobny sposób może to sprowokować jakiegoś tubylca, aby przyszedł, sprawdził, kto wszedł na jego teren. Warto jednak, zanim zaczniemy brechać, posłuchać i zobaczyć, gdzie taki kozioł może być. Jeśli wyjdzie na nasze brechanie, to super. W tym okresie też warto spróbować już wabić. No, ja niestety dzisiaj nie zabrałem wabika ze sobą, aczkolwiek no, wydaje mi się, że na tym terenie jeszcze ruja się nie rozpoczęła. W każdym miejscu w Polsce może być inaczej. U nas na Pomorzu jeszcze troszkę za wcześnie. Z wabikiem na rogacze na pewno zapolujemy w jednym z kolejnych odcinków. Tymczasem musimy sprawdzić, gdzie podział się nasz brechający koziołek. Obserwacja terenu nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi. Przemka zastanawia to, dlaczego rogacz zaczął się odzywać. Sarny odzywają się najczęściej, gdy coś je zaniepokoi. Ciekawe, co spowodowało to tym razem. Bo raczej nie była to nasza ekipa. Z pola zeszliśmy do małego lasu. Podążamy drogą w kierunku, skąd dochodził głos brechania. W gęstym podszyciu nie jesteśmy w stanie nic dostrzec. Musimy poruszać się cicho i wsłuchiwać w otaczające nas odgłosy. Wchodzimy do miejsca, gdzie zwierzyna znajduje kryjówkę w ciągu dnia, czekając na wieczór i nocną porę żerowania. Właśnie przed chwileczką ruszyliśmy jakąś zwierzynę. Odezwał się kozioł. Dlaczego on tu był? Popatrzeć wystarczy na ziemię. Śliweczki, miał tu eleganckie jedzonko.
I sobie siedział. Pewnie za chwilę gdzieś tam wyjdzie. Może nas jeszcze oszczeka. Mamy go cały czas pod wiatr, więc on tylko nas usłyszał. Słyszy teraz naszą rozmowę, więc musimy się znowu trochę cicho zachowywać, bo nie wiemy, co to za zwierzyna. Straszny gęstwiak. Za chwileczkę wyjdziemy z tego lasu na taką łąkę i wtedy będziemy więcej widzieć. Cały czas poruszamy się w terenie, w którym to dzika zwierzyna ma nad nami przewagę. Doskonały słuch sarny spowoduje, że osobnik ten chce nam dać do zrozumienia, iż nie jesteśmy tu mile widzianymi gośćmi. Powoli przemieszczamy się w stronę otwartej przestrzeni, by znaleźć właściciela głosu, który co chwilę wydaje odgłosy świadczące o dezaprobacie związanej z naszą obecnością w tej okolicy. Ale w tak gęstych, otaczających nas krzakach trudno jest dostrzec cokolwiek. Wysoka trawa to ulubione miejsce, gdzie chowają się sarny. Za mną widzicie krzaki, krzewy tarniny. W tych tarninach równie dobrze mogą leżeć dziki. Takie niedostępne miejsca to ostoje, gdzie zwierzyna w ciągu dnia zapuszcza się, gdzie siedzi sobie i wyczekuje. Nie jest ten teren dostępny dla każdego, zwłaszcza dla postronnych psów, myśliwych, którzy zapuszczają się w ten teren, ale warto tędy przespacerować, bo o takiej godzinie jak teraz, gdzie zaraz zacznie się zmierzchać, ta zwierzyna stąd może zacząć wychodzić, przechodzić i iść na pola pszenicy, które są tuż za tymi drzewami. W oddali widać już teren, do którego chcemy dotrzeć pod wieczór. Musimy jeszcze tylko przedostać się przez ostatni kawałek plątaniny krzewów, końcówkę lasku, no i będziemy u celu. Oho, Przemek chyba coś zwietrzył. Poczułem dzika. Słyszymy, że coś porusza się w tej gęstwinie. Czuć ewidentny zapach dzika dochodzący. Stoimy dłuższą chwilę, wyczekując na rozwój sytuacji. Przemek, niczym rasowy tropowiec, wciąga nosem powietrze, by upewnić się, czy aby to na pewno był dzik. Niestety po chwili słyszymy tylko odgłos łamanych gałązek przez odchodzącego w oddali dzika. Co robimy dalej? Dobra, idziemy tam, wyjdziemy na pole. Gdy tylko pojawiamy się na otwartej przestrzeni, zostajemy dostrzeżeni przez młodego rogacza, który szybko umyka w gęste zarośla. Kilka kroków i Przemek co chwilę lustruje teren. Ciekawski koziołek kryje się w trawie i ciągle nas obserwuje, sądząc, że jest niezauważony. Przemek również przygląda się temu jegomościowi, by dobrze określić jego wiek i ocenić go pod kątem selekcji. Niestety to, że jesteśmy na otwartej przestrzeni i mamy boczny wiatr, który zawiewa w stronę rogacza, powoduje, że uchodzi on w dal, oszczekując nas bardzo intensywnie. Takie typowe zachowanie młodego, wystraszonego osobnika. Tymczasem Przemek dojrzał coś w oddali. Patrz, tam się dwa gonią, widzisz? Tam po polu. Tam są trzy nawet. Starszy rogacz odganiał ze swojego terenu dwa młodsze osobniki. Jedynie pani kuska mogła sobie spokojnie żerować. Takie zachowanie wskazuje na to, że ruja już coraz bliżej. Nasz cel na teraz to dokładne przyjrzenie się temu samcowi dominującemu w tej okolicy. Powoli przesuwamy się do przodu, by skrócić dystans. Podchodząc sarny w otwartym terenie, trzeba mieć świadomość, jak funkcjonują zmysły tego gatunku.
Otóż sarna bardzo dobrze słyszy, ma bardzo dobry węch, ale niestety jej wzrok nie jest już tak doskonały. Dzięki temu, poruszając się powoli pod wiatr, cały czas podchodzimy bliżej. Rogacz, którego podchodzimy, przegonił młodsze sztuki i powoli wraca na swoje żerowisko. Przemek cały czas przygląda mu się w lornetce, ale w pewnym momencie zdejmuje broń z ramienia i opiera ją na pastorale, by dokładniej obejrzeć formę parostków. Po sylwetce widać, że mamy do czynienia ze starszym osobnikiem. Szeroka klatka piersiowa, nisko niesiony łeb z ciężkimi parostkami oraz mocniej opadający zad to charakterystyczne cechy starszego rogacza. Porusza się on wolniej, jego ruchy nie są pełne werwy jak u młodych koziołków. Także kształt głowy oraz kolor sukni wskazują na wiek ponad 6-7 lat. Mimo tych cech Przemek cały czas obserwuje rogacza w lunecie i nie podejmuje decyzji o strzale, mimo iż odległość do niego to około 130 metrów. Coś musi być nie tak. Rogacz odchodzi od nas na ponad 200 metrów i chowa się na brzegu pola w trawie. Trzeba powoli podejść bliżej. Broń w jednej ręce, pastorał w drugiej i powoli przesuwamy się do przodu. Niestety rogacz i towarzysząca mu kuska dostrzegają nas. Odbiegają kawałek za niewielki pagórek, gdzie kryją się w trawie. Odczekujemy chwilę i powoli, krok za krokiem, podchodzimy pod górkę, by sprawdzić, czy jeszcze tam są. Przemek co chwila sprawdza teren lornetką, by przypadkiem nie zrobić jednego kroku za daleko. Sarny są tam, gdzie przypuszczaliśmy. Stoimy od nich ponad 150 metrów. Widzą nasze sylwetki, ale nie uciekają. Rogacz unosi łeb i kilkukrotnie próbuje wietrzyć i sprawdzić, czy czasami nie dolecą do niego jakieś niepokojące zapachy. Na szczęście wiatr mamy dobry. Przemek w końcu decyduje się na strzał. Mija kilka sekund i... Strzelałem do rogacza. Nieregularny szóstak. Teraz zobaczymy. O! Święty Hubert darzył. Przepiękny, nieregularny szóstaczek. Także naprawdę udane polowanie. Nasz bur. Bardzo długo zastanawiałem się, zanim oddałem strzał, gdyż no, pogoda już jest taka, że zaczynało się ściemniać i widziałem na jednej odnodze, że są trzy, natomiast cały czas zastanawiałem się, czy on jest nieregularnym szóstakiem, czy tylko widłakiem. No i mam potwierdzenie, kiedy zobaczyłem w lunecie na dużym przybliżeniu, że jednak jest to nieregularny szóstak, zdecydowałem się oddać strzał. Teraz jeszcze tylko ostatni kęs, pieczęć i naprawdę dzisiejsze polowanie uważam za mega udane. No to zagadka, dlaczego Przemek tak długo decydował się na strzał, rozwiązana. Pieczęć, ostatni kęs, no i kawałek gałązki jako złom dla mnie, aż bur. Wyprawa na polowanie udana. Pan redaktor spisał się na medal. A właściwie to święty Hubert sprawił wspaniały prezent Przemkowi, który właśnie tego dnia obchodził swoje urodziny. Nie powiemy, które. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Dasz bur.